Sprawdź mi koksy pinsa na kamerze. O mamo! Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie coś nowego na tym kanale, czyli przetestujemy ustawienie kamery prosów. Tutaj na start macie moje ustawienia, może kogoś będą interesowały, a ja sobie dzisiaj pogram rąkę do jedynki ustawieniami. No kogo? Na start może niech będzie ten słynny Okalit, który wiadomo, że jest mainem jedynek praktycznie, że jest mega dobry. No może nie mówię, że jest mainem jedynek, ale na pewno, że jest mega dobry. Kamera trochę niska i sztywna. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie na rankedach. Dobra, niestety nie gramy na Freeza. A szkoda, bo jakbyśmy grali na Freeza, to by był ciekawy tytuł. Co ja gadam, głupoty od samego początku. Okej, generalnie, a polećmy na taki strzał już na start. Nie trafiłem, co nie? Dokładnie, nie trafiłem. Niby teoretycznie za dużo się nie różnią te ustawienia prosów, ale tak w sumie w odczuciu, na przykład od tych, co ja przed chwilą używałem, od tych moich standardowych, to na przykład kamera Okalida już widzę, że jest taka mocno specyficzna. Nie wiem, czy on akurat używa mocno specyficznej, czy każdy pros będzie miał zdecydowanie inną, ale to na pewno jest w odczuciu ciekawa. Też mam nadzieję, że ten film będzie dla was też ciekawy, a nie tylko kamera. Okej, kick-off wygrany. Sprawdźmy koksy pincha na tej kamerze. O mamo! Kurde, jakby to wleciało, jaka to była bomba. Nie trafiłem w niego, ale się podjarałem tym pinczem. Jak to leciało, to było turbo szybkie. Podoba mi się ta kamera, w sensie na pewno bym chyba szybkość obrotu zwiększył, ale na razie coś w niej jest. A, nie obronię tego. Okej, okay, kick-offik. Nie wiem, kick-offy wygrywam. Wątpię, że to jest kwestia kamery, ale na pewno nie przeszkadza. Naprawdę, na tą pierwszą kamerę jakąś turbo specyficzną wybrałem. Jak macie bokeh moda, to możecie sobie ją tutaj wybrać. Jak nie macie, to możecie ją przekopiować, bo naprawdę jest ciekawa, no naprawdę. Zupełnie inaczej się czuje. Okej. Mutujemy. Nie wiem, czy zdążę strzelić. Chyba zdążę. Dobra, jest. 4-2. Mam wrażenie, że on mógł to jeszcze obronić, ale... Nieważne. Wznowienie przegrane. Ja jeszcze na szybko może powiem coś, o czym w sumie zawsze zapominam gadać. Nie no, jakiś freestyler to jest. Taki fajny musty do prawie driblingu. Obronione! Nie zdążę chyba kontry, co nie? No nie zdążę, ale mogę wam powiedzieć to, co chciałem powiedzieć przed chwilą, czyli możecie na przykład zostawić suba, bo zawsze zapominam przypominać, a w sumie pominam przypominać, dobra. Zawsze zapominam o tym mówić. A w sumie tutaj resecik. I nie ma gola. Suby trochę zastopowały. A nie ukrywam, że 40 tysięcy do końca roku byłoby super. Ale ta kamera? Nie wiem, naprawdę, to jest głupota, ale czuję się przy niej dobrze. Poza tym obrotem wolnym, bo to mnie trochę tiltuje. Ale tu bronimy. Przyjmujemy piłę. Tutaj. Jeszcze kontrola i strzelamy na 6-2, nie wybił przeciwnik, idealnie. Napiszcie wy generalnie, czy seria wam się podoba. Seria, odcinek, jeżeli wam się będzie podobał, to można zrobić z tego jakąś mikroserię. No i w razie czego też możecie wtedy zasugerować, czy na przykład zagrać na trybie 2-2 ustawieniami graczy, co grają bardziej 2-2, czy jak to zrobić. Tutaj może się zdąży cofnąć. Super by było, ale nie zdążę. No i też możecie zaproponować na przykład, jakie ustawienia, w sensie czyje ustawienia wybrać. Kogo byście chcieli, żebym przetestował, a może też nawet wasze. Może będzie specjalny odcinek z ustawień widzów. Ciężko powiedzieć. Testuję ustawienia widzów. Dajcie znać. A teraz fake. Jest! 7-3, udało się go sfejkować, pięknie. I wyszedł! Ale to jest satysfakcja, jak po fejku ziomek się podda. O nie, ja już odruchowo zacząłem szukać kolejne spotkanie, ale tutaj kamera do wymiany. Dobra, co powiem o tej kamerze? Gra się przyjemnie. Przynajmniej na tych jedynkach jest naprawdę git. Jedyne co, to strasznie wolno się obraca, co jest dla mnie drażniące, bo jestem przyzwyczajony do szybkich obrotów. Ale może i dobrze, bo tym przez to, że się wolniej obraca, to mniej rozmazany obraz widzimy, jesteśmy w stanie może więcej dostrzec. Generalnie kamera spoko. Oko, no co tutaj dużo gadać. Jak gostek tak ciśnie, to dziwne, jakby kamera była beznadziejna. Dobra, weźmy sobie może teraz, nie wiem, Squishy. Squishy chyba jest taką popularną osobą, to sobie ją wybierzemy tak po prostu, żeby sobie popykać. Mam wrażenie, że ta kamera będzie bardziej zbliżona do mojej, ale oczywiście nie identyczna. Od razu się czuję szybszy. Dobra, szukam meczu, nie będę tutaj na freeplayu gadał. No i co, spotkanie numer 2, Josh Enemy, ustawienia oczywiście Squishy'ego. Squishy nie mainuje jedynek, ale ustawienia może będzie miał do tego trybu dobre. Na start już fajnie
Nie, już myślałem, że tego nie trafię. Jak dobrze, ale się naprawdę bałem, że uderzę nad poprzeczką. A, tutaj ładnie go zbitowaliśmy i zakończmy na tym może. Leci. Skurczybyk! Nie zdołałem tego wybić, niestety. Za dużo czasu mu zostawiłem. Jak już leciał, to była lipa. Demo? Uniknął nas skubany. Teraz trzeba walczyć o to. Mamy opena, co nie? Chyba, że nie, jestem zbyt wolny. Dobra, jakimś cudem jeszcze to strzelamy, ale strasznie wolno to zrobiłem. Dobra, ale nie no. Co do tej kamery? Już mogę powiedzieć, że na pewno jest dużo bardziej zbliżona do tej, co gram na co dzień. Tak czuję, że to jest coś, co znam. Mimo, że wiadomo, to nie jest moja kamera jeden do jednego. Zobaczę jedną rzecz. No na przykład wysokość ma inną, ale no jest bardzo podobna do tej mojej. A kopnijmy, dokładnie, widziałem, że się zbiera do challenge'u instant, że będzie szybko leciał na piłkę i udało się to wykorzystać. I cyk, po co jechać do kick-offa, jak można nie jechać. Takie coś, i teraz strzał, wejdzie, nie no, nie weszło, ale próba była dobra, trochę to mogłem jeszcze dynamiczniej zrobić, to pewnie by nie obronił. Nie no, typek będzie na air dribble bumpy próbował latać. Ale my tutaj kontrolujemy piłkę, fajny fliczek i 5 do 1. Jak widzicie, kamera squish jego sprzyja na ten moment. Czy nam znowu będzie sprzyjał kick-off niejechany? Chyba jest git. Joshinio. Dostaliśmy bumpa, dobrze, że nie demo, bo byłaby lipa. A tak to... Ale poczekajcie. Nie wiesz, nie wiem co chciałem zrobić. Na początku Mastiego, potem fejka, a potem chciałem jeszcze żółwiem to strzelić. Chciałem za bardzo poniżyć przeciwnika i przez to tracimy bramę. Okej. Dobry kick-off. Fake. A pięknie, uwielbiam. To jest tak denerwujące, jak ktoś pod wami przeleci, bo on blokuje flicka, blokuje strzał. Tutaj krecie uderzenie, krecia moc pod typem. Fejkujemy. Tutaj 50 i lepiej się chyba trzeba wrócić zaraz. Zdemuje nas? Nie, nie zdemuje. Zwylałem się totalnie, ale on nie trafił. Jaki bober. Dobra, jak jesteśmy ustawieniami Mastiego, to wywalmy to w stylu, że tak powiem. Wczuwajmy się w prosów. Okej, on się wczuł w wywalenie. O, może? Dobra, jak nie tak, to spróbujmy... Ceiling shotem. Tutaj minięcie typa. A ground pinchem. To było w sumie ciekawe. Nie wyglądało to pewnie jakoś mega dobrze, ale ogranie było naprawdę zacne dla mnie. To znaczy on też tak głupio zagrał, ale mi się podobało. Dobra, będzie 8 do 2, także Barcelonka, pozdrawiam kibiców Domy Katalonii. I cyk, on się chyba już poddaje. Dobra, ja po prostu uderzę. 9 do 2, jak widzicie, ustawienia prosów są OP. Ale w sumie spoko, że walczy, ja też tak zawsze do końca lubię zagrać. Próbuję, nie wiem, czy się czegoś poduczyć. Czy tak po prostu jeszcze wierzę w wygraną. Dobra, ale niech leży. Na leżąco niech wierzy. Dobra, chyba będzie 9-3. Niebezpieczny wynik się robi, widzowie. Nie no, ale by było, ja to sobie tutaj tak śmieszkuję, ale jakby to nawrócił i byśmy jeszcze przegrali ten mecz, to bym był pepegą. Ale kick-offik zacny, nie przegrywam wznowień, to jest najważniejsze. No, nie będę tam boostował, bo wiem, że będzie i tak pierwszy. A, ja będę pierwszy do tego i to mi wystarczy. 10 do 3? Dokładnie. Niszczymy go. Squishy? Nie gra jedynek za dużo, ale kamerę ma zacną. Ciekawe, czy jest ktoś w ogóle, kto dostosowuje kamerę do trybu. Tracimy bramkę w międzyczasie, ale ciekawi mnie, czy na przykład ktoś zmienia kamerę w zależności od tego, czy gra jedynki, dwójki czy trójki, czy jednak zostaje przy tym, co ma normalnie. W sumie ja kiedyś o tym myślałem, że na przykład na jedynkach takie precyzyjne strzały są w sumie ważne i nie trzeba aż tak bardzo... się rozglądać, bo jest jeden przeciwnik, więc na przykład kamera bliżej auta byłaby spoko, ale nigdy tego nie praktykowałem. Dobra, wygrana 10 do 4, 2 na razie na 2 spotkania zostały wygrane, zobaczymy czy ustawienie trzeciego prosa też nam przyniosą szczęście. Dobra, Scrapkilla, on też gra sporo jedynek z tego co przynajmniej widziałem na YouTubie. No takie... Nieco inne, ale wydają się być git. Dobra, zresztą zobaczymy w samej grze, co ja tu będę gadał. Dobra, Ensif Enemy. O, Super Sonic Season 2, też sobie titla używa. Okej, wybijamy, ale niestety tak fajnie się na fake nie dał. Proszę,
Nie, czemu to się tak odbiło? Fajnie, zdążyłem to jeszcze wybić, ale nieskutecznie. W tej kamerze podoba mi się to, że w sumie widać więcej maski. Może to być przydatne do flików. Fake? Uderzenia? Strzelamy? Nie strzelamy. Dobra, na pełnej do defensywy. Okej? Okay. Jaki save? Dobra, jakoś się udało. Może to są goalkeepera ustawienia. W sumie skrap dobry w defie jest, z tego co wiem. Jaki save znowu? Co się stało w ogóle? Odbiłem się chyba od słupka po jego bumpie. I mocny fliczek. Ej, podobają mi się to ustawienie. Na razie nie mam inicjatywy. Ile flik na godzinę? 114! Bruce byłby dumny. Na razie nie mam za bardzo inicjatywy w tym meczu, ale same ustawienia mi spasowały. Dobra, wykorzystajmy to, że się nie spodziewa chase'u. I 2 do 1. Serio, te ustawienia mi chyba najbardziej pasują. W sensie te Squishiego były git, te Okalita też były git, ale te Squishiego były bardzo zbliżone do mnie. Te Okalita bym mocno edytował ze względu na szybkość obrotu kamery, bo mi są niewygodne aż tak bardzo na ten moment. A te? Na razie robią ze mnie bramkarza, Casillasa. Ej, tak teraz myślę, że w sumie też ciekawy byłby film. Zginięcia. Nie no, dobra, nie zginięcia. Ach! Dobra, brodimy, ale zbrania ustawień przeciwnika. To bym musiał, jest taka stronka, przesyłać tam replaye i by mi stronka pisała, jakie ustawienia kamery miał przeciwnik. I to by też mogło być fajne. Tak jak widziałem, chyba Matthew w WCS-ie robił, że ustawienia celownika kopiował od każdego z drużyny i enemy. O, wygrywamy kickoff. Nie no, super, ten odcinek idzie. Zawsze przegrywałem jedynki, a tutaj wystarczy ustawienie kamery brać od prosów. Nawet na filmie idzie wygrać, niesamowite. To znaczy, ten mecz pewnie jeszcze przewalę, zwłaszcza po tych słowach, ale wiecie, co chodzi. Ale ja to wybijam znowu jakoś, nie wiem, strasznie potężnie to bronię. Nawet tutaj było to nie tyle, co obroniłem, co tak go potężnie przepchałem, że miałem od razu kontratak i pustą bramkę. I znowu wygrane. O nie, dobra, on zrobił wave dasha jednak, to spierdzielam. Chyba powinienem challenge'ować tę piłkę, ale nie mam boosta. Zaufam, że on się wywali. Okej. Redrilling. Nie, nie zdążyłem. Mogłem to obronić, dobrze się zachowałem jak na to, że on to robił. Nie jechałem shadow defense'em już, bo jak robicie shadow defense, to strasznie OP jest air dribble i air dribble bump. No tak to byłaby szansa, żeby to obronić, ale za późno wyskoczyłem. Dobra, Ency, co ty tutaj? Na króla bramki chcesz atakować? Proszę cię, typie. Dobra, lecimy. Dobra, strzelamy, ale to było głupie. W życiu bym chyba normalnie nie poleciał na coś takiego, a to jeszcze zadziałało. Chyba się nie spodziewał, bo to dosyć słabo skontrolowałem. I kick-on wygrany. To znaczy kick-on, ja tak nie wiem dlaczego mówię, chyba Adi kiedyś tak powiedział i mi się przyjęło. Oczywiście o kick-offa, czyli wznowienie mi chodzi. Dobra, i kolejny wygrany kick-offik. Sobie zbierzmy boosta, albo nie trafmy, też tak też można. Zniszczmy go może, albo nawet nie. 8-2! Wracamy do Katalonii, naprawdę. Dzisiaj to jakoś ciepło jest na odcinku. Okej. Zrobię moje ulubione wznowienie. On niby to wie, ale w sumie za dużej różnicy to nie robi. Następnym razem mogę raz pojechać, żeby już nie był taki pewny swego. Tutaj zagrałem bardzo słabo. Ale chyba mi się to upiecze. Dokładnie. O, jeszcze mamy boosta. On to... kopnie, słabe 50 z mojej strony. Troszeczkę chciałem go tutaj przestraszyć, to znaczy przestraszyć, zaskoczyć, ale nie wyszło. O-o! Wracamy! Mayday, mayday! 8 do 4, nie no, nie możemy tego zepsuć, za duża przewaga. Panowie, Edek, skup się. Dobra, pojedźmy do kick-offa, zaskoczmy go. Jest zniszczony, doskonale. Zbieramy buściki małe. I fake. I teraz do środka, albo nie. Albo spierdzielamy do defa, kopnijmy tą piłę. Nie tak, nie do środka, Edek! Co ty robisz? Jeszcze tego nie obroniłem, ale jestem tuchet. Dobra, zaczynam się denerwować, prawdę mówiąc. Ale okej, okay, kick-on wygrany. Kick-on, muszę się oduczyć tego. Dobra, jedziemy do defa. Scrap killa tak chyba robi często. Oglądałem jego jedynki kiedyś. Dobra, cofamy na budę. Zbierzmy boosta i na raz go. Nie będzie się spodziewał. Albo jestem bałwanem. Nie no, jak ja ten mecz przegram. Zobaczcie w ogóle ile ja mam save'ów. 8 obron. To jest mój naprawdę bramkarski meczyk. Ale muszę się skupić na maksu, bo jak to strołuje, to nie wiem. Nie wierzę. 8 do 7. Nie, nie przegramy tego. Czekajcie, robię reset. Bo serio, na PPG wyjdę. Dobra, tym razem nam podał, na szczęście.
Dobra, sekunda do końca. Wygrywamy, utrzymaliśmy to, ale się zrobiło już naprawdę groźnie. Nie no, z jednej strony kozacko by się i zarówno broniło, jak i strzelało na tej ustawionej kamerze, ale przeciwnik mnie tak podcisnął w końcówce, że no, jest, widzicie zresztą Phoenixami. 8 goli, 8 obron, ciekawe statystyki jak na jedynki. Gostek w ogóle pewnie ma trochę wyższą rangę, bo teraz nie tak źle zagrałem, ale dopiero placementy rozgrywa, więc jest po takim spadku rangi, co każdy na wyższym poziomie, jak zresztą nie na każdym poziomie na start sezonu ma, ale dobra, mniejsza, bez wymówek. Myślę, że odcinek wyszedł bardzo fajnie. Dajcie znać, czy chcielibyście na przykład też drugi odcinek takiej serii, czy wam się podobał, czy chcecie może, czy macie może pomysł na jakiś inny film. Też tutaj oczywiście zapraszam do zostawienia lajka, jeżeli wam się wszystko podobało, ewentualnie suba, dzisiaj taki bardziej żebralski odcinek. Ja już nie będę przedłużał. Te ustawienia, nie wiem, czy sobie nie zatrzymam, nie potestuję trochę dłużej, ale to by było na tyle. Elo, elo.